Boże, to jest taka fajna, teraz mamy przerwę, możemy spędzać ją na dworze. No to się bardzo cieszę, ja teraz też właśnie w ogrodzie jestem. Dostałam już nawet plusa za aktywność, nauczycielka powiedziała, że jestem bardzo ambitna. No to super, a klasa jak, fajni ludzie? Myślę, że tak za 2 godziny mam wychowawczą, to wszystkich poznam. Dobrze, no to leci na lekcję i w domu mi wszystko opowiesz. Widziałaś to? Na przerwie zadzwoniła do mamy. Bo widać przecież, jakiś cringe dzieciak z dobrego domu. A na matmie to na wszystko znała odpowiedź, ale może przynajmniej będzie nadawać ściągać. Ściąganie jak z takim sztywnym kujonem nas tam do lata się będziemy męczyć. Nie wszystko przesądzone, przecież każdego się da przerobić. To brzmi jak wyzwanie. No to co, podchodzimy do niej? Siemka, chodzimy razem do klasy i stwierdziliśmy, że najwyższy czas, żeby się poznać. O, cześć, miło mi, jestem Jenny. Ja jestem Lisa, to jest Madison. Bardzo się cieszę, że do mnie podeszliście, bo jestem mega nieśmiała w nawiązywaniu nowych znajomości, jeszcze jak jestem w nowej szkole. No, założyłyśmy, skoro na przerwie dzwonisz do mamy. Coś w tym złego? Mam przyjacielskie relacje z mamą. Nie przejmuj się Lisą, bo ona czasami nie pomyśli i od razu mówi. A jak ci się tutaj podoba w szkole? Tak, dla mnie rewelacja, basen, siłownia, to, że muzyka jest na przerwach, no i że w ogóle na dwór możemy wychodzić. A ciebie serio ekscytują takie drobnostki? Lisa, przestań, już jest nowa, nie miała tego w poprzedniej szkole. No, ja lubię szkołę po prostu i chcę się tutaj czuć dobrze. Dobra, idziemy na matmę Jenny, usiądziemy u ciebie, tak, coś nam pomożesz, dobra? Pewnie, nie ma problemu. Nie no, już myślałam, że nie wytrzymam na tej lekcji. No ja to już dzisiaj nie wytrzymuję w tej szkole, no to co, zmywamy się? W końcu masz jakiś dobry pomysł, Jenny, idziesz z nami? Nie no, ja tak nie za bardzo nie chcę opuszczać w pierwsze dni szkoły. No to potem się nie dziw, że nie będziesz lubiana. Niby dlaczego, bo nie chcę fagarować? Jenny, po prostu ludzie ze szkoły nie lubią takich przesadnych kujonów. Większość klasy zawsze z nami chodzi. No dobra, ten jeden raz chyba mogę pójść z wami.